Patrycja Oleszek, witam Państwa w kolejnym programie Twoje zdrowie. Dzisiaj z Panią Dorotą. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Panią dietetyk porozmawiamy o najzdrowszej diecie świata. Jest to dieta śródziemnomorska. Na czym ona polega? Co to jest za dieta? Tak, jeżeli chodzi o dietę śródziemnomorską, to znana jest już od wielu, wielu lat. Również już od kilku lat jest uznawana za najzdrowszą dietę świata. I głównie w tej diecie są takie główne zasady opierające się na zdrowych nawykach żywieniowych, ale w tej diecie powinny przeważać produkty pełnoziarniste, również kwasy tłuszczowe nienasycone, wielonienasycone, czyli m.in. oliwa z oliwek, a unikamy spożywania właśnie tłustych mięs i tłuszczy zwierzęcych. Ta dieta również obfituje w warzywa, w owoce. Należy także ograniczyć spożycie soli. Nie tak absolutnie do minimum, ale żeby sól była też ograniczona. No i również spożycie słodyczy powinno być ograniczone, nawet tych zdrowszych. Właśnie w tej diecie jest do ograniczenia. Dieta śródziemnomorska kojarzy mi się z różnymi krajami. Dobrze, w dobrą stronę idę? Tak, tak, dokładnie. Stąd właśnie wywodzi się nazwa też tej Jakie diety. Kraje głównie bazują na tej diecie? Głównie no to i właśnie i Włochy, i kuchnia grecka. To generalnie każda kuchnia troszeczkę ma swoje inne zasady, ale bardziej chodzi o taką bazę, co jest podstawą właśnie w kuchniach tych krajów. Czyli tak jak wspominałam, te wszystkie produkty są taką absolutną podstawą. I ta dieta jest uznana za najzdrowszą dietę świata pod kątem też tego, że wspomaga, zmniejsza ryzyko w zasadzie powstawania niektórych chorób. Między innymi także chorób, głównie chorób układu krążenia, ale także zmniejsza ryzyko występowania i powstawania nowotworów. Z tego względu, że zawiera też wiele takich składników, które działają i przeciwzapalnie, i zmniejszają właśnie, no właśnie zmniejszają, przyczyniają się do zmniejszenia stanu zapalnego między innymi w organizmie. No właśnie, może powiedzmy trochę więcej o tych składnikach. To tak, jeżeli chodzi o na przykład jeden z takich głównych składników, który wpływa korzystnie, jest to likopen. Jest to barwnik, który znajduje się między innymi w pomidorach, ale w dużej, głównie w większej ilości jest znajduje się w przetworach z pomidorów. Więc znane nam właśnie dania, które bazują na sosach pomidorowych, na takich dodatkach, właśnie dostarczają dużą ilość likopenu. No i likopen, tak jak wspominałam, ma i działanie przeciwzapalne, i również zmniejsza też taki stres oksydacyjny w organizmie, więc zmniejsza ryzyko powstawania i chorób układu krążenia i zmniejsza ryzyko powstawania niektórych nowotworów. A czy dla wszystkich jest ta dieta, czy są osoby, którym się ją odradza? Jak to jest? Generalnie ta dieta, każdy jak najbardziej może stosować zasady właśnie tej diety śródziemnomorskiej. Czy cukrzyk, czy z jakąś inną poważniejszą chorobą? Oczywiście są jednostki chorobowe, w których jak no nie są zalecane dane właśnie produkty, no to faktycznie no nie można wtedy stosować. To musi być już bardzo indywidualnie dostosowana dieta, więc tutaj no trudno jest tak powiedzieć bardzo, bardzo tak konkretnie, ale generalnie jak nie występują żadne takie choroby wymagające wykluczenia danych składników z diety, to wtedy jak najbardziej można stosować tą dietę śródziemnomorską. Czyli przy na przykład zaburzeniach układu krążenia, jeżeli jest tendencja u nas na przykład w rodzinie do zaburzeń lipidowych, czyli podwyższonego cholesterolu, to jak najbardziej można taką dietę też stosować. Czy przy nadciśnieniu tętniczym również jak najbardziej można taką dietę stosować i wykazuje też korzystny wpływ. Jeżeli chodzi też jeszcze, może powiem o jeszcze innych składnikach, które też wpływają korzystnie, między innymi nienasycone kwasy tłuszczowe, które w większej ilości właśnie znajdują się w tej diecie, w większej ilości się znajdują te nienasycone kwasy tłuszczowe niż nasycone, i one wspomagają właśnie też układ krwionośny, wpływają korzystnie na obniżenie cholesterolu i także zmniejszają ryzyko powstawania m.in. blaszek miażdżycowych.
I również jeszcze, jeżeli chodzi też o tą dietę, to w większej ilości właśnie znajdują się tłuszcze roślinne. Istotne jest też, żeby zwiększać ilość białek roślinnych niż zwierzęcych, czyli żeby wprowadzać i rośliny strączkowe, a nie tylko, żeby codziennie właśnie na przykład do obiadu był jakiś produkt mięsny. A jeszcze o jakim składniku możemy tutaj powiedzieć, jeżeli chodzi o tą dietę? Jeszcze jednym z takich znanych, słynnych, że tak powiem, składników jest resweratrol, z tego względu, że on znajduje się głównie w ścianach winogron i w pestkach winogron, więc również właśnie w winie. I dlatego jak najbardziej zalecane jest też wypijanie, właśnie można wypić, oczywiście w ograniczonych ilościach, na przykład wino, dokładnie, wino wytrawne, bo znajduje właśnie się tam ta substancja, która wpływa korzystnie między innymi na układ krwionośny. No jednak trzeba zwrócić uwagę, żeby wywierało to korzystny wpływ, ten składnik, to trzeba było naprawdę wypić no, sporą ilość wina, co już wtedy nie wpływa korzystnie, więc najlepiej po prostu połączyć te ilości tego resweratrolu, czyli i troszeczkę na przykład z wina i żeby też właśnie z produktów właśnie przetworzonych, jeżeli chodzi o winogron, albo z samych winogron również. Czy właśnie z tych produktów, z tej diety śródziemnomorskiej można zrobić łatwe, szybkie przepisy na dania? Łatwe dania? Tak, jak najbardziej. Myślę, że... Czy to jest takie wyszukane, takie jak właśnie greckie dania, trochę włoskie? Myślę, że też jest tak w każdej kuchni w zasadzie, że możemy znaleźć i bardziej wyszukane dania i dosyć proste. Jeżeli będziemy bazować na tych produktach, a nie mamy czasu i potrzebujemy naprawdę wykonać bardzo szybko posiłek, tak bazujemy na tych produktach, naprawdę chwilę możemy wykonać. Czyli to nie jest trudna dieta zrealizowania. Nie chodzi o to, żeby posiłki były bardzo skomplikowane, wyszukane. Bardziej chodzi o to, żeby po prostu dobre, właśnie dobrej jakości, zdrowe produkty się zawierały. Pani Dorota, ja dzisiaj dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę, a my widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Do widzenia.